uwagę na to, że przyszłość, a także innowacyjność w zakresie istoty pieniądza, jego charakteru w przyszłości jest niezmiernie ciekawym tematem do zgłębienia i dyskusji. Jeszcze chciałbym się odnieść może nie bezpośrednio do telefonu pana Edwarda, ale do telefonów wcześniejszych słuchaczy. Dla jasności może, żeby zobrazować, czym mogą być także innowacje, żebyśmy się wszyscy dobrze zrozumieli, bo zarówno słuchacze, którzy dzwonili wcześniej i zarówno to, co my twierdzimy tutaj, nie wyklucza się. To znaczy, że podam dwa praktyczne przykłady. Przykład słynnego gazu łupkowego, który w zasadzie był tym samym gazem, który znamy i który wydobywamy przez lata. Natomiast pewna innowacja w sposobie wydobywania tego gazu, to znaczy, że wiercamy się w ziemię i rozbijamy skały, było innowacją. Przyczyniło się do tego w tradycyjnym przemyśle, zaznaczamy teraz, czyli przemyśle naftowym. Ta innowacja przyczyniła się do tego, że byliśmy w stanie wydobyć złoża, które wcześniej były dla nas nieosiągalne. Tak na przykład Teksas w Stanach Zjednoczonych w perspektywie paru lat ich produkt nie krajowy, ale produkt stanowy brutto urósł diametralnie tylko przez jedną technologię, która zmieniła sposób wydobywania gazu spod ziemi. Czyli w tradycyjnym przemyśle, w tradycyjnym wieloletniej branży z wielkimi tradycjami, głównie, a w zasadzie szczególnie w Polsce, wdrożenie tej innowacji pozwoliło uzyskać ogromne nowe zasoby, które przyczyniły się do rozwoju całego regionu, a tym samym jego obywateli. I podam drugi praktyczny przykład, żebyśmy się z poprzednimi słuchaczami również dobrze zrozumieli i chciałbym zbudować w ten sposób taki most, co do którego zgodzimy się, że tradycyjny przemysł również może być innowacyjny, to jest przemysł meblarski. Już wspomniałem w poprzedniej wypowiedzi o tej branży. Możemy kreować zwykłe, proste meble i sprzedawać je za niską cenę. A możemy te meble zatrudnić specjalnych projektantów, osoby bardzo dobrze wykształcone po szkołach artystycznych, obyte w świecie, mające tą wrażliwość estetyczną, wrażliwość na sztukę, wrażliwość na trendy, którzy są w stanie nam opracować taki model i taki design, wygląd tego mebla, że będziemy go mogli sprzedawać drożej i który zostanie doceniony na rynkach zagranicznych. Więc pewna innowacja w wyglądzie tego produktu w przemyśle, który ma tradycję, przemysł meblarski, może się także przyczynić do tego, że taka firma, taki podmiot sprzedający ten produkt stanie się podmiotem innowacyjnym poprzez to, że wprowadził właśnie innowacje w wyglądzie tego danego produktu. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Na antenie. Tak. Witam Policję Wyłodzącego Iwanów. Mam taką prośbę związaną z wypowiedzią wcześniejszą pani, która zwracała się do panów w studio o możliwość udania się gdzieś w Polsce do instytucji, która by pomogła jej problemach. Ja przypuszczam, że takich osób jest dużo więcej, ale ta pani powiedziała o sobie, że ma kilka chyba zastrzeżeń patentowych po prostu i próbuje przebić się z nimi, że finansowała część ze swoich środków, próbuje się z nimi gdzieś przebić, dobić. To było takie pytanie, prośba o pomoc, więc jeżeli panowie się odnieśli do odpowiedzi, ale nie odpowiedzieli na pytanie, a to jest chyba dosyć proste, jeżeli taka instytucja w Polsce istnieje, chciałbym prosić panów o podanie również dla tej pani i innych zainteresowanych, na pewno słuchają uwagą tej audycji. Jest bardzo ciekawa. Dziękujemy pani Krzysztofie. Gdzie można się w Polsce... Tak, tak. Dziękujemy. Rzeczywiście pominęliśmy to gdzieś. Nam umknęła ta prośba naszej pani. Inwestorów, którzy mogliby być zainteresowani komercjalizacją wynalazku, jeśli on rzeczywiście ma perspektywę znalezienia się w produkcji, w realnej sprzedaży biznesowej. Inwestorów takich można szukać po pierwsze w dwóch grupach, w grupie prywatnej i publicznej. Tak
jaką komercjalizacją mogą być zainteresowane fundusze venture capital. Przepraszam za angielszczyznę, nie ma jak dotąd polskiego odpowiedniku na to sformułowanie. Kredytu oczywiście można poszukać w banku, kredytu inwestycyjnego, jeśli chcemy taki produkt komercjalizować sami, zamiast sprzedać go komuś na zewnątrz albo dopuścić do spółki ze sobą innego inwestora. Można, jeśli ma się trochę środków już zgromadzonych, a nie jest się tylko wynalazcą, także po części biznesmenem, próbować szukać kapitału tam, gdzie to się zwykle robi, czyli jeśli nie z długu, to oczywiście ze sprzedaży udziałów, a w zasadzie akcji, to jest na giełdzie. Mówię oczywiście o tym rynku nieco mniejszym, a więc New Connect. Można zgłosić się do instytucji publicznych takich jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Fundusz Rozwoju. Można pójść wprost do ministerstw, które się problematyką gospodarczą zajmują. Tam na pewno nikt nie odprawi pani albo innego wynalazcy za zaproszeniem z kwitkiem. Na pewno przynajmniej adres najodpowiedniejszej instytucji zostanie podany, bo nie wiemy też, o jakim wynalazku mówimy, z jakiej dokładnie dziedziny. To by nam bardzo pomogło w udzieleniu na odpowiedzi, ale zasadniczo albo możemy zaciągnąć dług, wtedy idziemy do banku, albo dopuścić wspólnika do swojego interesu, który prowadzimy, albo prowadzić na bazie danego wynalazku planujemy, i wtedy musimy się zdecydować, czy ten inwestor ma być, ten nasz współprowadzący biznes ma być podmiotem prywatnym, czy też publicznym. Rzecz jasna, trzecią alternatywną drogą, jak sądzę oczywistą, także jest poszukanie środków w ramach różnych programów, czy to polskich, budżetowych, czy unijnych, a więc jeśli to miałyby być środki polskie, to wówczas odpowiednim adresatem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a jeśli to miałyby być fundusze unijne, no to wtedy trzeba się po prostu zgłosić do instytucji, która dany program operacyjny wdraża. Który to miałby być program operacyjny, to już, jak mówię, zależy od konkretnego wynalazku, z jakiej on jest dziedziny, bo tego w pytaniu nie usłyszeliśmy. Jeszcze w uzupełnieniu do listy pana doktora, bardziej jako ciekawostkę i pewną, znowu powiem, modne słowo dzisiejszego wieczoru, innowacje w zakresie miejsc, gdzie możemy zwrócić się po wsparcie finansowe, jest tak zwany, teraz przepraszam za angielszczyznę, niestety nie mamy odpowiednika jeszcze na to słowo, ponieważ jest to znowu pojęcie bardzo nowe, crowdfunding udziałowy. Crowd od tłumu, funding, fundowanie udziałowe, czyli jakby fundowanie udziałów przez tłumie. Może tak przetłumaczę, to nie wiem, czy nie jestem jednym z pierwszych w Polsce, który ukrył właśnie, chyba to nie była i tak zbyt skrawna definicja tego angielskiego pojęcia. Łączy to ze sobą po części ekonomię dostępu, o której dzisiaj mówiliśmy, i po części innowacje. Model polega na tym, że są portale internetowe, w których opisujemy nasz pomysł. Opisujemy go dokładnie, możemy nagrać pewien film, wypowiedź swoją, która przedstawia nasz pomysł, nasz patent, nasz wynalazek, nasz biznesplan. Następnie ogłoszenie jest jawne i każdy, kto wejdzie na tą stronę, może wesprzeć poprzez wykupienie udziałów, poprzez tę platformę, część udziałów w naszym biznesie w zamian za środki finansowe. Czyli innymi słowy, wystawiam akcję mojego pomysłu, mojego przedsięwzięcia, mojego biznesu w internecie, natomiast zwykli internauci, mogą to być zarówno przedsiębiorstwa, osoby prawne, jak i osoby fizyczne, czyli zwykli konsumenci, zwykli internauci, zwykli obywatele, na tej stronie internetowej mogą nabyć udziały naszego przedsiębiorstwa. Jest to bardzo nowe pojęcie, zyskujące popularność szczególnie wśród młodych ludzi, którzy szukają wsparcia wśród innych młodych ludzi, bo oni są głównie klientami platform crowdfundingowych.
uzyskać właśnie wsparcie na swój biznes w różnej kwocie. Jeśli wpiszą Państwo właśnie w wyszukiwarkę internetową crowdfunding, crowdfunding udziałowy. Oczywiście ta lista mogłaby być jeszcze dłuższa i takich pomysłów na to, skąd brać pieniądze generalnie na inwestycje startupowe, pojawia się ostatnio coraz więcej, że wspomnę anioł biznesu, już dorobiliśmy się polskiego odpowiednika dla odmiany, tam oczywiście też pojęcie, które pojawiło się za oceanem, business angels pierwotnie, mamy inkubatory przedsiębiorczości, których też łatwiej jest poprowadzić swój pierwszy biznes niż tak po prostu na generalnie obowiązujących zasadach. Mamy fundusze zalążkowe, czyli takie, które są powołane do tego, by startupy wspierać, ale co do zasady, banki, fundusze publiczne, unijne, venture capital, no i plus te drobniejsze formy, rzadziej spotykane, ale bywa, że też skuteczne, o których przed chwilą w ramach uzupełnienia powiedzieliśmy. Kolejny telefon w naszych rozmowach, prosimy. Halo? Radio Maryja. Prosimy. Tak, do audycji można? Jesteśmy na antenie. Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Ja mam takie pytanie tutaj do szanownych gości, bardzo ciekawa audycja. Dotyczy to pierwszej części, kiedy mówiliście o tej ekonomii dostępu. W tej chwili umknęło, jakie to było takie określenie, ale jak rozumiem, dotyczyło to faktu, że człowiek może na przykład w sensie właśnie takim jakby wzajemnie sobie możemy świadczyć jakieś usługi, czy na przykład to przysłowiowe ciasto, że ktoś tam sobie na przykład do swoich zajęć wypieka i chce je na przykład udostępnić, czy też na przykład nawet może chcieć użyczyć swojego mieszkania. I chciałam zapytać, czy w ramach tej ekonomii dostępu to ma być w ten sposób robione, że jakby, jak to mówimy w cudzysłowie, państwo się to nie wtrąca, ale czy pobiera podatki od tego, czy też nie? To znaczy, czy możemy po prostu się dogadywać, tak? Czy też musimy to zgłaszać do skarbówki i tak dalej? No właśnie, proszę tutaj, do tego jeszcze wrócić. Będę bardzo wdzięczna. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Pania się Bożenna Maria. Tak, platformy w ramach ekonomii dostępu oferują bardzo szeroki zakres usług bądź produktów, które możemy tam zaoferować. Jeszcze w uzupełnieniu do audycji telewizyjnej mogę wspomnieć o portalach, które umożliwiają przewóz osób w tym rozumieniu, że na przykład jadąc z Warszawy do Torunia możemy wystawić nasz przejazd na daną platformę i w zamian za opłatę, którą uiszczą nam pasażerowie, za jakby współdzielenie kosztów paliwa, jedziemy za wiele niższą kwotę. Z interpretacji podatkowych, które gdzieś czytałem, wynikało, że akurat w tym modelu nie musimy odpłacać podatków, ponieważ współpasażerowie ponoszą jakby koszty paliwa, które zużyliśmy, więc jakby rzucamy się wtedy solidarnie na paliwo. W zakresie innych rozwiązań tutaj oczywiście jeśli pozyskamy pewien dochód, należy go później wykazać w sprawozdaniu rocznym, natomiast nie wystawiamy jakby rachunków, nie trzeba prowadzić żadnej działalności na tych platformach. Takie rozliczenie podatkowe następuje już w momencie, jeśli oczywiście zarabiamy na tym i jest to nasz dochód, wtedy odprowadzamy i wykazujemy ten dochód w sprawozdaniu rocznym. Ekonomia dostępu tym się między innymi różni od ekonomii współdzielenia, choć często te pojęcia są mylone, że w ekonomii współdzielenia praktycznie kontaktuje się ze sobą osoba fizyczna z drugą osobą fizyczną, żadna z nich nie musi prowadzić działalności gospodarczej, po prostu dogadują się i między sobą załatwiają sprawę. Nie jest to dla żadnej ze strony działalność zawodowa, nie jest to źródło dochodu sensu stricte, natomiast ekonomia dostępu polega na działalności bardziej już profesjonalnej. Firmy zajmujące się ekonomią dostępu po jednej i drugiej stronie płacić podatki powinny,
i robią to, jeśli nie, to oczywiście narażają się na konsekwencje karno-skarbowe. Dla przykładu najbardziej rozpoznawalna, znana, oprotestowywana przez taksówkarzy ostatnio, w spektakularnych nawet formach, firma zajmująca się ekonomią dostępu w sektorze przewozu osób w największych miastach w Polsce, już ona funkcjonuje. Po pierwsze, sama jest u nas zarejestrowana, pochodzi zza oceanu i płaci podatki dochodowe. Po drugie, podpisując umowy z kierowcami, którzy za jej pośrednictwem świadczą swoje usługi, wymaga od nich deklaracji pisemnej, że mają oni po pierwsze zarejestrowaną działalność gospodarczą, po drugie, że od dochodu z tytułu przewożenia osób dzięki tejże aplikacji odprowadzają odpowiednie podatki do budżetu państwa. Więc mamy i po jednej stronie, czyli po stronie firmy prowadzącej aplikację i po stronie tych, którzy dzięki tej aplikacji zarabiają, sytuację zupełnie czystą, a istotą i ekonomii współdzielenia, czyli sharing economy i ekonomii dostępu, czyli access economy, jest to, by klient miał szerszy wybór, miał lepszy dostęp, miał niższą cenę i możliwie wysoką jakość, co zresztą z możliwości wyboru wynika po prostu w sposób automatyczny, a więc taniej dla klienta i możliwość decydowania samemu o tym, z jakiego rodzaju usługi w danej branży się korzysta. To są najważniejsze zalety ekonomii dostępu i rozwoju, które umożliwia nam oczywiście rozwijająca się permanentnie technologia informatyczna i telekomunikacyjna. Prosimy, Radio Maryja, halo, prosimy. Dobrze, Radio Maryja? Radio Maryja. Pozdrawiam serdecznie. Kluski z trzeciego miasta Krakowa. Kolejna ciekawa audycja. Dziękujemy. Kto do nas telefonuje? Pani Józef z Krakowa. Prosimy, Panie Józefie. Halo? Jesteśmy na antenie, Panie Józefie. Prosimy zabrać głos i dziękujemy też za słowa tutaj uznania. Halo, szczęść Boże, dzwonię Józef z Krakowa. Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego, gości studio oraz radio słuchaczy. Jestem ekonomistą i słucham z ciekawością kolejnej audycji w Radiu Maryja. Drodzy panowie, marki zostały sprzedane, polskie marki, pozostało to rolnictwo ekologiczne. Moim skromnym zdaniem od zmiany ustroju nie ustalono dotychczas strategii rozwoju kraju. Po prostu my mamy bogactwo naturalne, żyjemy w strefie umiarkowanej, są cztery pory roku, wiosna, lato, jesień, zima i to nie jest strefa Morza Śródziemnego, Afryka równikowa. My musimy dbać o to, żeby przeżyć zimę. Temperatura spada poniżej zera. Musimy mieć dach nad głową, musimy mieć ogrzewanie. To jest normalne. I moim skromnym zdaniem od kilku lat tą politykę innowacyjną prowadził ojciec dyrektor. Po prostu wykorzystanie geotermii. My mamy morze gorącej wody pod większością terytorium. 80% powierzchni kraju leży na gorących złożach wody. Więc panowie, oprócz innowacyjności zadbajmy o wykorzystanie tego złota, które jest w ziemi. Proste, jasne, oczywiste i zgadzam się z wypowiedziami wcześniejszych radiosłuchaczy, którzy mówią nie tylko innowacyjność, ale korzystajmy z tego, co mamy. I przykład Korei. Korea nie ma bogactw naturalnych. Zrobiła ogromny postęp. Buduje statki, samochody, komórki. A my to wszystko produkowaliśmy, sprzedaliśmy, zniszczyliśmy. Sprzedaliśmy marki, zlikwidowaliśmy przemysł i teraz odbudowujemy. Jest to restrukturyzacja, reinkarnacja i tak dalej, i tak dalej. Życzę wszystkim wiary, miłości, nadziei. Szczęść Boże. Dziękuję, Panie Józefie. Panie Józefie, nie ma pomiędzy nami sporu. W
energetyce też można prowadzić biznes w sposób innowacyjny. Ważne jest, by zrobić coś przed innymi, by ten nasz pomysł dawał lepszy efekt dzięki wykorzystaniu podobnych jak dotychczas nakładów. Na tym polega wzrost efektywności gospodarowania, wzrost produktywności. Innowacja to naprawdę, jeszcze raz to podkreślę i powtórzę, innowacja nie musi być związana z telefonem komórkowym, komputerem, ani żadnym innym zaawansowanym technologicznie urządzeniem. Innowacja może dotyczyć równie dobrze marketingu czy sposobu organizacji pracy, a nawet prostego, wręcz banalnego pomysłu, na który po prostu nikt wcześniej nie wpadł. Innowacją były chociażby kółka, które ktoś kiedyś postanowił przykręcić do walizki, żeby było mu lżej ciągnąć ją za sobą, a potem już nawet prowadzić obok siebie, bo dziś walizki produkowane są z czterema kręcącymi się we wszystkie strony, a nie dwoma kółkami. Przepraszam za ten banalny ton, ale innowacja nie zawsze musi być skomplikowana. Przeciwnie, często jest prosta. Ważne, żeby ułatwiała nam wszystkim życie i żeby dawała zysk i żebyśmy byli w tej swojej pomysłowości pierwsi, a nie tylko naśladowali innych z innych krajów. Jeszcze jeden komplement w kierunku innowacji chciałem przedstawić, czyli przedstawić zagadnienie innowacji z innej perspektywy. To, od czego zacząłem w dzisiejszego wieczoru tą wypowiedź tutaj w radiu, czyli podzielę na czynniki wytwórcze: praca, kapitał, ziemia, technologie, innowacje. Jeśli chodzi o pracę, czyli nasz nakład fizyczny, nakład kapitału w postaci kapitału ludzkiego, jeśli ten czynnik produkcji angażujemy do danej produkcji, możemy go wykorzystywać w danym momencie jedynie raz. Czyli w uproszczeniu, jeśli jestem zatrudniony na etacie w danej firmie, no fizycznie jestem w stanie wykonywać pracę dla innego podmiotu. Podobnie jest z kapitałem finansowym. Jeśli inwestuję w daną firmę, moje prywatne środki inwestuję na przykład na założenie z własnej firmy, czy też na biznes kolegi, przeznaczam jakieś środki, bądź inwestuję na giełdę, równocześnie nie jestem w stanie tych samych pieniędzy, tych samych złotówek przeznaczyć na inną działalność. Czyli te czynniki wytwórcze możemy inwestować jedynie raz. Inaczej jest właśnie z technologiami czy innowacjami. Opracowanie pewnej innowacji w postaci czy na przykład programu, czy na przykład danego smartfona pozwala nam sprzedawać wielokrotnie tą technologię, czyli raz poniesiony wydatek na opracowanie tej technologii pozwala korzystać z niej przez długi czas. Więc jeszcze z tej perspektywy chciałbym tutaj pokazać, jak innowacje czy technologie w dawnym rozumieniu przyczyniają się do wysokich kosztów zwrotu. No, jednak są obarczone tym ryzykiem, że musimy raz ponieść koszt związane z ich opracowaniem, a później czerpiemy z tego zysk w sposób wielokrotny bądź długotrwały i możemy właśnie te technologie, te innowacje zaangażować wielokrotnie i czerpać z nich zysk. Polska gospodarka w światowej ekstraklasie, czy to możliwe? Dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Piotr Palutkiewicz, prezes Instytutu Inicjatyw Gospodarczych i Konsumenckich Instigos, również ekonomista. Drodzy panowie, w pierwszej części wiele wątków dotykało, uzależnień dotykało, pewnych niebezpieczeństw, tych niebezpieczeństw związanych z utratą wolności, też związanych ze złem moralnym, ale trzeba sobie powiedzieć, że każdy wymiar życia ludzkiego w historii był miejscem walki pomiędzy dobrem a złem. I na zakończenie chciałbym panu zapytać o takie dwa wymiary. Pierwszy wymiar to wiadomą rzeczą jest, że dzisiaj o energetyce również rzecz była, o samochodach, o wysokich technologiach związanych z telefonią, ale nie możemy zapomnieć o wiedzy, o innowacyjności w edukacji. I jesteśmy w Polsce na etapie zmiany struktury szkolnictwa, tej edukacji podstawowej.
Natomiast od wielu lat dzieci, które idą do szkoły, po krótkim czasie, przez kolejne kilka lat, nie narzekają na strukturę, tylko mówią, dobrze, że już śpią i tego nie słyszą. Szkoła jest nudna. Szkoła jest nudna. I wydaje się, że w tym nauczaniu, w tej edukacji przeżywamy, dziecko przeżywa czy doświadcza jak gdyby uwstecznienia, gdzie już w domu uczy się, wykorzystując nowe technologie, wszelką innowacyjność. Więc tu chciałbym panów zapytać o pewnego rodzaju pomysły, może też ustosunkowanie się do tego, jak edukować i czy rzeczywiście w edukację można wprowadzać nowe technologie, czyli innowacyjność. Ojciec Święty Jan Paweł II, Święty również Paweł VI i od ich czasu mówimy coraz więcej o cywilizacji miłości, przeciwstawiając ją cywilizacji śmierci. Jednym z elementów wyrażających cywilizację miłości jest prymat osoby przed rzeczą. I te nowe technologie, innowacyjność, no ma w sobie ten prymat osoby, ponieważ no, samochody, jeżeli są produkowane, to są produkowane tak, by było wygodnie. Fotele, by rzeczywiście służyły człowiekowi. No bo przecież prymatem rzeczy nad osobą był na przykład polski Fiat 126P na licencji, gdzie siedzieliśmy po skosie, niszcząc na przykład kręgosłup, bądź twarde krzesła w szkole, na których nie można było siedzieć dłużej niż 20 minut, a lekcja trwała 45. Myślę, że w edukacji, tak jak w większości innych dziedzin, najważniejszy jest po prostu człowiek. Przepraszam za odwołanie się do autora, ale jak mówił Lenin, kadry decydują o wszystkim. To znaczy, że jakbyśmy dobrze, a nawet genialnie nie skonstruowali systemu edukacyjnego bądź jakiegokolwiek innego, następnie powierzyli pracę w tym systemie ludziom nieodpowiednim, efektów oczekiwanych nie osiągniemy. Odwrotnie, myślę, że efekty byłyby jednak lepsze. To znaczy, nawet jeśli w gorszym systemie pracują osoby do wykonywania danych zadań powołane, straty będą mniejsze, efekt lepszy. Cieszę się, że ojciec przywołał przykład minionego ustroju czasu przed rokiem 89. To był czas socjalizmu, bardziej jeszcze za naszą wschodnią granicą niż u nas. Czas, w którym dominowała ideologia zakładająca, że raj można zbudować na ziemi. Nie ma nic po śmierci, więc będziemy się uszczęśliwiać, będziemy równi sobie, będziemy tworzyć. Tutaj to, co religia chrześcijańska, ale też większość innych zakłada, że można osiągnąć tylko po odejściu z świata doczesnego. Otóż raju na ziemi nie stworzymy, w związku z tym każde zjawisko, także zjawiska nowe, które się pojawiają i będą pojawiać w przyszłości, niosą ze sobą dla nas samych, dla wielu osób różnego rodzaju zagrożenia. Zagrożenie nowymi rodzajami uzależnień, zagrożenie utratą miejsc pracy w tych branżach, które będą, czy przedsiębiorstwa pojedyncze, które być może będą upadać, bo nie potrafią sprostać konkurencji. Niebezpieczeństwo dotknie tych, którzy zostaną wykluczeni informacyjnie, to znaczy tych, którzy nie będą nadążać za zmianami w świecie. To wszystko są koszty, to wszystko trzeba dobrze rozumieć. Ludziom, których to dotyka, więc czy uzależnionym, czy tym, którzy utracą pracę, będą musieli się być może przekwalifikować.
trzeba pomóc, bo najważniejszym celem gospodarki w ogóle jest po prostu człowiek. Ale nie możemy dopuścić do sytuacji, bo wtedy naprawdę popadniemy jako ogół w najpoważniejsze problemy. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której gospodarka, w której przedsiębiorczość stałaby się sztuką dla sztuki. Księżycową ekonomię i jej realizację w praktyce już na szczęście, mam nadzieję, mamy ze sobą. Nie można produkować dla samej produkcji. Nie można sprzedawać towaru poniżej kosztów. Niestety gospodarowaniem musi rządzić rachunek ekonomiczny i każdy, kto zajmował się biznesem jakimkolwiek, kiedykolwiek, wie, że najważniejszym parametrem jest tutaj marża, która determinuje stopę zwrotu, rentowność prowadzonej działalności. A tak się składa, że ta stopa zwrotu i rentowność jest najwyższa wtedy, gdy mamy wysoki udział branż innowacyjnych w gospodarce. To nie mogą być, podkreślę to na koniec, branże jedyne, ale ich udział w polskiej gospodarce musi wzrosnąć. Odnosząc się do pierwszego zagadnienia, czyli edukacji, przedstawię może najpierw fakty. Polskie szkolnictwo w testach PISA, są to międzynarodowe testy porównujące kraje w zakresie tego. Jednolite testy są przedstawiane uczniom w różnych krajach i następnie na podstawie tych testów porównywana jest jakość szkolnictwa pomiędzy różnymi krajami. Polska jeszcze kilkanaście lat temu była w ogonie tych rankingów. Obecnie w zakresie czytania wśród dzieci jesteśmy na miejscu czwartym w Unii Europejskiej, matematyka, umiejętności matematyczne miejsce szóste, przyroda miejsce dziesiąte. Oczywiście ten skok po części jest spowodowany tym, że polska reforma szkolnictwa polegała na tym, aby przygotować dzieci do rozwiązywania dokładnie tego testu, stąd te relatywne, czy przynajmniej teoretyczne sukcesy. Niemniej jednak szkoła zabija kreatywność. Nie będę w tym momencie oryginalnym. Powołam się na Kena Robinsona. Jest to brytyjski naukowiec, który zajmuje się właśnie kwestiami edukacji. Bardzo ciekawa książka Element. Polecam tę pozycję Kena Robinsona. On w tej książce opisał bardzo wiele ciekawych przypadków na potwierdzenie tej tezy mówiącej o zabijaniu kreatywności wśród młodych ludzi. I przytoczę jedną historię, bardzo ciekawą historię, która utkwiła mi w pamięci. Jest to historia Gillian Lynn. Gillian Lynn jest choreografem z światowej sławy, choreografem, między innymi autorka choreografii do takich utworów jak Upiór w operze czy też Koty. Ona miała duże problemy, to były jeszcze lata 30, 40 XX wieku, ona miała bardzo duże problemy w szkole. Wierciła się, nie była w stanie się skupić na lekcji, nauczyciele mieli z nią ciągle problem, zapewne w dzisiejszych czasach miała być zidentyfikowane ADHD. W tamtych czasach wysłano ją, nauczyciele wysłali ją do psychiatry, psychologa i do jednego z tych psychiatrów udała się razem z matką. On wysłuchał całej tej opowieści wysłuchał, jakie problemy ma Gillian Lynn w szkole. I powiedział coś takiego do niej, do tej Gillian Lynn, wtedy kilkunastoletniej. Poczekaj chwilę tutaj w tym pokoju, w pokoju, w którym z nią rozmawiał. Ja muszę porozmawiać chwilę z twoją mamą. Wyszedł z pokoju, jednak wychodząc włączył radio. W radiu grała akurat piosenka, była grana piosenka. Wyszedł do mamy i patrzyli przez szybę, co się będzie działo. Okazało się, że Gillian przez chwilę się wierciła, po czym wstała i zaczęła do tej muzyki tańczyć. Wtedy psycholog, do którego się udał, powiedział jej matce: nie powinnaś wysyłać tego dziecka do mnie, do psychiatry, do psychologa, nie powinniśmy jej dawać żadnych leków. Ona powinna zostać tancerką. Mama tak zrobiła, wysłała właśnie Gillian do szkoły tanecznej, gdzie była zafascynowana młoda Gillian osobami, wśród których się znalazła. Rozwinęła się jako tancerka, później jako choreograf i właśnie w ten sposób, poza szkołą, poza systemem szkolnictwa, który zapewne dałby jej jakieś lekarstwa na uspokojenie, nie przepuściłby do kolejnej klasy, zabiłby jej talent. Przez to, że trafiła do odpowiedniego człowieka, odpowiedniego psychologa, stała się światowej sławy jednym z najlepszych choreografów ubiegłego
wieku. Więc tak, szkoły zabijają kreatywność, jednak jest to problem, który dotyczy nie tylko polskiego systemu edukacji, ale został on zaprojektowany dla przedsiębiorstw, czyli właśnie, które próbują, wielkie korporacje, które próbują w ten sposób, czyli od dzwonka do dzwonka, według starego modelu kształcić uczniów, i moim zdaniem powinniśmy odejść już od tego paradygmatu edukacji, ponieważ w dzisiejszych czasach, dzisiejsza rzeczywistość wygląda inaczej i polskie szkolnictwo także powinno pewną reformę w tym zakresie przejść. Trochę rozwinąłem bardzo obszernie ten wątek edukacji. Więc kończąc już, jeśli chodzi jeszcze o pryzmat osoby, proszę zwrócić uwagę, że wszystkie te aplikacje, te wszystkie rozwiązania biznesowe mają na uwadze konsumenta przede wszystkim, czyli starają się tak określić produkt, aby końcowy użytkownik był bardzo z tej aplikacji zadowolony przez ten pryzmat, że one na tym zarabiają, więc muszą mieć klienta i przez ten taki surowy pryzmat biznesowy stawiają go na pierwszym miejscu. I kończąc już, chciałbym powiedzieć, że nie powinniśmy się obawiać technologii, powinniśmy się ich uczyć, rozmawiać o nich tak, jak rozmawiamy dzisiaj, co pozwala nam lepiej je zrozumieć, mniej się obawiać, bo oczywiście, jak każdy aspekt naszego życia, technologie mają i dobre, i złe strony, jednak jeśli bliżej się je pozna, okazuje się, że nie takie technologie straszne, jak czasami się je maluje. Potrzeba dźwignią wynalazków. Dziękuję za przybycie do studia, za podjęcie tematu. Polska gospodarka w światowej ekstraklasie, oby to spełniło się, obyśmy podołali w realizacji tego zadania. Doktor Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu w Istula, Piotr Palutkiewicz, prezes Instytutu Inicjatyw Gospodarczych i Konsumenckich Instigos. Dziękuję za przybycie. Dziękujemy bardzo. Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Thank you.
czasie świętego. Zakończenie dnia, czyli kompleta, hymn Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, psalmodia po pierwszych niż porach niedziel i uroczystości. Kogo witamy? Władysława Cię z Mysy. Prosimy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Uczyńmy rachunek sumienia, przepraszając Boga za wszystkie nasze niedoskonałości. Zmiłuj się nad nami, Panie. Rozgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Okaż na Panie miłosierdzie swoje. I daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuj nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światło i nim obdarzasz wybranych. Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym. Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą. Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił. Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Jak długo będą ociężałe Wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał. Zadrżyjcie, już nie grzeszcie, rozważcie na swych łożach i zamilknijcie. Złóżcie należne ofiary i miejsce, i miejcie nadzieję w Panu. Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów i pszenicy i wina. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty, jeden Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Wśród nocy błogosławcie Pana. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście nasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana. Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy błogosławcie Pana. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twego, z całego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Spojrz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas to nas posłanie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas usłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali, radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać Ojcu za połączenie. Bóg zapłać Pani Bogu Sławo. Pozdrawiam serdecznie. Życzę błogosławionej nocy Ojcu i wszystkim, którzy jeszcze nie śpią. Dziękuję. Najważniejszych wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Maryja. Zapraszam. Przywódcy 27 państw Unii Europejskiej przyjęli dziś deklarację rzymską. Dokument wyznacza kierunki rozwoju wspólnoty i podkreśla dotychczasowe osiągnięcia integracji. W deklaracji unijni przywódcy zobowiązali się do podjęcia pracy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w oparciu o ochronę granic zewnętrznych i walki z terroryzmem. Postulują ponadto zapewnienie rozwoju gospodarczego, działań prospołecznych, takich jak walka z bezrobociem i wykluczeniem oraz wzmocnienie Unii na arenie międzynarodowej. Dzisiejsza ceremonia odbyła się na rzymskim Kapitolu. Upamiętniono w ten sposób 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich, które dały początek integracji europejskiej. Premier Beata Szydło podkreśliła, że deklaracja rzymska jest pierwszym krokiem do tego, aby odnowić jedność Unii Europejskiej. Z kolei minister Konrad Szymański powiedział, że Polska oczekuje poważnej reformy celów politycznych Unii Europejskiej, tak by lepiej odpowiadały na dzisiejsze potrzeby państw członkowskich i Europejczyków. A w przyszłym tygodniu w Warszawie odbędzie się Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej, poinformowała premier Beata Szydło. W jego ramach dojdzie do spotkania szefów rządów państw V4 i przyjęcia przez nich deklaracji warszawskiej. Premier Beata Szydło dodała, że najprawdopodobniej w czerwcu w Warszawie odbędzie się także spotkanie krajów Grupy Wyszehradzkiej i Beneluksu.
Piotrkowie Trybunalskim zakończyły się dziś dwudniowe obchody Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Prezydenckie pary Polski i Węgier uczestniczyły dziś w mszy świętej. Wcześniej prezydenci Andrzej Duda oraz Janosz Áder odsłonili na tamtejszym lotnisku tablicę upamiętniającą Eugeniusza Siklaja, węgierskiego pilota i pioniera spadochroniarstwa. Stop bankokracji. Pod tym hasłem przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyła się dziś manifestacja tzw. frankowiczów. Organizatorem wydarzenia jest ruch społeczny Stop Bankowemu Bezprawiu. Stowarzyszenie domaga się należytej ochrony dla kredytobiorców i ubezpieczonych należących do zagranicznych korporacji. Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się dziś Narodowy Kongres Rodziny. Ponad 100 ekspertów, m.in. polityków, samorządowców, naukowców i dziennikarzy, rozmawiało o roli rodziny w Polsce oraz problemach, wyzwaniach i szansach, które przed nią stoją. Wydarzenie rozpoczęło Narodową Debatę o Rodzinie, czyli cykl spotkań i konferencji na terenie całego kraju poświęconych sytuacji rodzin w Polsce oraz polityce prorodzinnej, którą prowadzi państwo. Honorowy patronat nad kongresem objęli m.in. minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A w przypadającym dziś Dniu Świętości Życia ulicami wielu miast diecezji łomżyńskiej przeszły marsze dla życia i rodziny. Wydarzeniu towarzyszyło hasło: wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo. Kościół w Polsce świętował dziś jubileusz 25-lecia reorganizacji struktur administracyjnych. Papież Jan Paweł II na mocy bulli z 25 marca 1992 roku ustanowił 13 nowych diecezji, a 8 dotychczasowych podniósł do rangi archidiecezji. W ramach obchodów celebrowane były uroczyste msze święte. Biskupi napisali okolicznościowe listy pasterskie do wiernych. Podjęto także szereg inicjatyw mających na celu upamiętnienie tego historycznego wydarzenia, m.in. konferencje tematyczne, koncerty i wystawy. Uroczystości rocznicowe odbyły się m.in. w Toruniu, w Bazylice Katedralnej Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty. Sprawowana była dziękczynna msza święta pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce, księdza arcybiskupa Salvatore Penacchio. Ojciec Święty Franciszek w specjalnym liście wyraził nadzieję, że jubileusz wzbudzi we wspólnotach parafialnych wierne przylgnięcie do Chrystusa. Około 300 sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przybyło dziś do Torunia. W Narodowym Dniu Świętości Życia w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II dziękowały one za 160 lat istnienia swojej wspólnoty. Podczas uroczystości przekazały na ręce kustosza ojca Andrzeja Laskosza relikwie swojego założyciela. W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zainaugurowano dziś kolejną edycję studiów podyplomowych na kierunku Polityka Ochrony Środowiska, Ekologia i Zarządzanie. W uroczystym rozpoczęciu nowego semestru uczestniczyli przedstawiciele resortu środowiska na czele z ministrem Janem Szyszką. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ojciec Święty Franciszek podczas wizyty w Mediolanie odwiedził dziś peryferyjną dzielnicę domów komunalnych i spotkał się z mieszkańcami. Rozmawiał m.in. z rodzinami i osobami starszymi. Następnie papież pojechał do mediolańskiej katedry w centrum, gdzie zgromadziło się około 100 tysięcy osób, a potem złożył wizytę w więzieniu San Vittore. Jak poinformowały włoskie media, we mszy świętej odprawionej przez papieża Franciszka w parku w Monzy koło Mediolanu wzięło udział około 1 000 000 osób. Po interwencji Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej niemieckie radio B5 Aktuell usunęło ze strony internetowej użyte w artykule kłamliwe określenie polskie obozy zagłady, zastępując je słowami niemieckie narodowo-socjalistyczne obozy zagłady w okupowanej wówczas Polsce. Artykuł, w którym znalazło się wprowadzające w błąd określenie, dotyczył książki o zagładzie Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Kwestia ukraińska i kwestia polska w programie i ideologii polskiego oraz ukraińskiego podziemia to temat 4. Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków, które w poniedziałek rozpocznie się w Krakowie. Spotkanie organizują Instytuty Pamięci Narodowej obu krajów. Tysiące osób uczestniczyło dziś w Rumunii i sąsiedniej Mołdawii w zorganizowanych po raz siódmy protestach przeciw tzw. aborcji. Według organizatorów Stowarzyszenia Studenci na Rzecz Życia marsze pro-life odbyły się tego dnia w blisko 300 miastach. Grupa amerykańskich myśliwców nowej generacji F-35 przeprowadziły w tym tygodniu w Korei Południowej ćwiczenia z zakresu precyzyjnego bombardowania, poinformowali przedstawiciele amerykańskiej armii. W manewrach wzięło udział od 6 do 8 maszyn stacjonujących w amerykańskiej bazie sił lotniczych na terytorium Japonii.
tych ćwiczeniach brały też udział wojska Korei Południowej. I na zakończenie jeszcze kilka informacji ze świata sportu. Polscy skoczkowie narciarscy zajęli w Planicy trzecie miejsce w ostatnim sezonie drużynowym konkursie Pucharu Świata. Triumfowali Norwegowie przed Niemcami. Biało-czerwoni są już niemal pewnymi zwycięzcami w klasyfikacji Pucharu Narodów. Polacy startowali w składzie Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot oraz Kamil Stoch, który w finałowej serii ustanowił rekord obiektu i Polski 251,5 metra. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Nie wiedząc, że...